Jelenia Góra rusza z dofinansowaniami dla park, które będą starać się o dzieci za pomocą metody in vitro. W poprzednim roku radni przegłosowali prezydencki projekt, a od 23 stycznia wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski. Miasto przeznaczy na ten cel 50 tysięcy złotych. Przekonało mnie do tego rozmowy z ludźmi, którzy właśnie w taki sposób, czyli in vitro, mają potomstwo. I oni mi powiedzieli, jak ta cała procedura wygląda. To mnie przekonało i dlatego też zaproponowałem radnym taki ten projekt. Chociaż nie odbyło się bez kontrowersji, ostatecznie radni Rady Miejskiej Jelenie Góry przyjęli uchwałę o refundacji metody in vitro dla mieszkańców. Od 23 stycznia jeleniogórzanie, którzy są zainteresowani tym programem, mogą składać wnioski w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. Nawet jak zaczęliśmy o tym mówić, to do mnie... /a. Wabei, a przez internet już kilka osób zgłosiło się z pytaniem, w jaki sposób można w takim programie zaistnieć, zgłosić się. I dlatego też informowałem, że proszę poczekać. Będziemy od pier, tutaj od stycznia realizowali ten projekt. W tym roku będzie pięć par w przyszłym i tak co roku będziemy starali się, żeby co najmniej pięć par było, by mogło do tej procedury in vitro zgłosić. Jelenia Góra dołącza do innych samorządów, które podjęły decyzję o wsparciu mieszkańców poprzez dofinansowanie metody in vitro. Na Dolnym Śląsku takie wsparcie mogą uzyskać m.in. wrocławianie, ale także mieszkańcy Dzierżyniowa i Świdnicy. To jest dobry sygnał, bo to będą młodzi jeleniogórzanie, którzy Będą rodzili się właśnie w, za pomocą metody in vitro, a z drugiej strony pary oczekujące przez wiele lat na potomstwo i nie mogące z różnych tam powodów mieć dziecko, będą mogły mieć potomstwo i, i będzie jeden bądź wiele górzan, który się w ten sposób urodzą. Miasto przeznaczy na ten program 50 tysięcy złotych, echo 24 Oliwia Stasiak.